Dobra, lecimy dalej. Naszą przygodą. Kościeka oddałem, niestety nic za niego nie dostałem. Zabijamy sobie po drodze wilczki. Mogę piątkę użyć. O, ale to jest mocne. Okej. Oczywiście wszystkie skille składają się na to, że trzeba mieć... Że muszę mieć te gwiazdki tam zapełnione. Jak najwięcej. Wtedy bije z tego największy damage. Ale te moby są takie słabe, że chyba nie powinienem ich bić. Może sobie je poskuruję, o. Może to się przyda później. Skóra z nich. Dobra, ja sobie to poskuruję. Dobra, zebrałem sobie te jelonki. Niestety nie dostałem skóry lepszej jakości, ani jednej. Także nie wiem jeszcze od czego to zależy. Jak dostać surowce lepszej jakości. Wiem na pewno, że są zwykłe uncommon. Common. I są... Aha. Common są zwykłe, uncommon są zielone. Nie wiem, czy jest więcej rodzajów tego. Póki co trafiłem tylko na dwa. Czyli szary. Wiadomo, zwykły. I zielony, czyli lepszy. I wiem, że jak się craftuje itemy, to jest szans to... Może wylecieć itemek z lepszymi statami, wiadomo. Okej, znowu musimy pójść. 300 metrów. Ale musimy się przebić przez mobki. Które już są trochę bardziej wytrzymałe z tego co widzę. Ale damy radę. Po prostu nas dostaliśmy. Ich się nie da skurować na przykład. I mobków się nie da, da się tylko zwierzątka. Okej, dobrze wiedzieć. One skaczą, to jest tak irytujące czasami. Dobra. R? Nie wiem czy mi skilla przerwały, ale chyba tak. Ogólnie tu umieram. To mi się... Nie bardzo podoba. A i odskoczył sobie, jak miał umierać. Okej. Wbijam level i level nas uratuje, czy nie? Bo jest kiepsko. No i sobie odskoczył. Dobra, udało się, no ale levela nie wybiliśmy niestety. Musimy się podleczyć bandażem. Trochę to jednak moby już tutaj biją. W miarę szybko padają, ale też biją trochę. Dobra. Drpnęliśmy jakiegoś shielda, który nie jest dla nas, nie dla naszej klasy. Zjemy sobie. Tu mamy kawałek do przejścia. Strasznie irytujące są te moby z... Tym odskakiwaniem. Dobra, mamy level. Dostaliśmy teraz punkciki. Bifteksa. Mm. 5 HP. Resztę damy też Bifteksa. Okej. Czyli nie musimy się leczyć, bo za level up wiadomo jak większej ilości gier mamy. Mamy leczenie do fulla. Okej, okay. Szybko poszło. Jeszcze jakiś jeden chyba będzie i to tyle. Zobaczymy. Wiem, że mogę piątkę użyć, trójkę, bo ta piątka nie zużywa tych gwiazdek. Które się przekładają na damage. Okej, okay, to są itemy, jakiś lore. Nie mam pojęcia, do czego służą lore itemy. Tutaj nie ma żadnej skrzynki. O nie, jeszcze jednak jakieś mobki będą do zabicia. Okej. Okay. Szybko poszło. Levela już raczej tu nie wbijemy. Dlatego pójdziemy sobie szybko po prostu od naszego kościka i tyle. Ciekawe ile expo za kościka wpadnie. O. O, jest ciekawe. Przy okazji właśnie, te lore itemy to chyba mogę sobie rozwalić. Tego shielda też, bo mi się nie przyda. Dobra, git.
Od razu oddajemy. Mamy prawie 10 level i musimy iść 600 metrów, czyli tutaj z powrotem. Okej, okay, to Alt P i widzimy się na miejscu. Dobra, kwestika oddałem. I teraz będziemy przechodzić przez portal. Tam później, na późniejszym serwerze Faction vs Faction też są różne portale. Teraz po prostu idziemy na mapkę, która jest wyższopoziomowa, są wyższopoziomowe mapki. No i tam też będziemy mieli inne kwestiki do zrobienia, nie? To co pamiętam, tam trzeba będzie przeprowadzić kilka dzików, jakby do karawany. No i ogólnie będą nowe kwestiki tam. Ale już jest niedaleko końca questów. Questy nie są długie. Nie ma ich dużo. Dobra, jesteśmy. I ta mapka tak wygląda. Tutaj mamy kwestika, tutaj są te dziki, które będziemy musieli przeprowadzić. I tu są mobki na największe levele po prostu, nie? Dobra, więc idziemy sobie tutaj, 70 metrów mamy do chłopa, więc niedaleko. Chyba jeszcze nie ma gildii w ogóle dodanych, tak mi się wydaje. I to ma być gdzieś dopiero później dodane. A gierka jeszcze nie wyszła, nie? Bo to jest beta. 700 metrów muszę iść. Dobra, to idziemy się na miejscu. Dobra, dojechaliśmy. Jesteśmy w takim jakby miasteczku, do którego dotarliśmy. Tu mamy od razu niedaleko oddać kościka. Z tego co wiem, to jest taki jakby zamek. Później o te zamki są siege. One są co kilka godzin i tam się bije ileś tam graczy na iluś tam graczy. Wiadomo, że teraz jest beta i wyścigi są ograniczone, więc nie będzie na takim czymś nie wiadomo ile graczy. Dobra, mamy kolejnego, taka jakby dunga, że tym razem pająkami, już mnie jeden tutaj popatrzył. I ogólnie teraz będzie questik, z tego co pamiętam, chyba z eskortowaniem dzików, coś takiego, zaraz zobaczymy. Będziemy mieli po drodze kilka pajączków. No, o, może level wbijemy. O właśnie, bo jeszcze punkcik chyba miał. O, jakiś chłop biegnie sobie. Też kościka robi, prawdopodobnie tego co ja. Dobra, bo my mamy punkciki do rozdania. Dwa w to. A damy sobie 8 w HP, bo czemu by nie? I jeszcze mamy talent do rozdania. Dobra. Czyli idziemy w... To... Okej, okay, i to mi otworzyło slota tutaj. Na kolejną runkę. Tutaj mamy takie runki, które możemy wrzucać i one nam coś dają. Okej, okay, spróbujemy sobie to dać, zobaczymy. O, chłop to skuruje od razu, lol. Mi się osobiście nie chce tego skurować. Tam mamy kościka. O, i coś tak... Jakaś kulka się stworzyła podczas bicia mobka. To jest chyba Knight, ten chłop. Ma nick UW. Dobra. Idziemy sobie oddać kościka. Patrzmy. A, i musimy iść dalej 100 metrów, okej. Okay. Te pająki w ogóle mnie nie podkaczyły. O, i level wbiłem przy okazji. Kulki rozumiem, że mogę zbierać. Chyba tak. One mnie chyba leczą. Tego pająka mogę ominąć. Pająki mają strasznie mały zasięg. O, jednak nie mogę ominąć. No wiem, nagle się obudził. Coś tak dziwnie. Dobra, ale szybko poszło. Na szczęście mamy dosyć duży damage, więc szybko to idzie. Dobra, i tutaj mamy kolejnego kościka do dania. Tu chłop się bije. A mu nie będę przeszkadzał. Się bije i teraz mamy 200 metrów pójść dalej. R. O, nie, czekajcie. Q. O. Może teraz będziemy mogli sobie przejść obok mobów. Prawdopodobnie. Teraz zobaczymy. Nie podhaczą moby. I biskitu, mogę sobie przejść obok mobów i mnie nie widzą. Ale fajne. Okej, okay. Czyli nie muszę z nimi walczyć.
Level dobiliśmy, więc w sumie nie mam po co. No, więc sobie pójdziemy po prostu do kwieścika i tyle. Będzie fajnie, 100 metrów zostało. Dobra, dotarłem do kwieścika. No i tak jak mówiłem, to będzie eskortowanie dzików. Ku. Okej, czyli prawdopodobnie Q będę mógł stąd wyjść znowu. Czyli tak, musimy złapać kilka dzików. Pyk, bierzemy sobie je. To karawany. Będziemy musieli je przeeskortować. Mamy 44 minuty na to. A to na spokojnie wystarczy. Dobra, 3 maksymalnie możemy wziąć. I teraz najgorsze, bo z tymi dzikami musimy iść aż 400 metrów. No. Idziemy sobie, one idą za nami i jest fajnie. No i pająk mnie podhaczył. Aha, bo ten pająk bije te dziki też. A jak ja użyję kół, to te dziki nie będą atakowane, czy jak to działa? Nie wiem, jak mi się załaduje ultimate, to zobaczymy. Jak to jest tutaj zrobione. Idą dziki, idą. Mam kół? Jeszcze nie mam. Dobra, tego jeszcze jednego pająka zabijemy. W sumie to i tak nie muszę tego kół używać, bo tu już jest zaraz wyjście i nie będzie mobków. Chyba. To by to wyczyścimy tylko i tyle. Okej. Okay. No i co? I biegniemy. 400 metrów mamy do przejścia. To co? No to ja sobie zjem. Pyk, pyk. Zostaliśmy za level. O, talent do rozdania kolejny. To idziemy w to chyba. O. Bardziej, że pistoletów nie da się dostać. O, mamy chyba... O, mieczyk lepszy. Fajnie. I pistolet. Ciekawe jak działa pistolet w tej gierce. W sumie to nie wiem. Może zaraz będzie jakiś mobek, to przetestujemy. O, są pająki. Tak średnio działa. Średnio mi się podoba ten pistolet, szczerze mówiąc. Okej, okay, zobaczymy jak pójdzie znowu bronią. Nie no, szybciej jest. Dobra, to ja lecę 300 metrów przede mną. Widzimy się na końcu. Dobra, jesteśmy już prawie na miejscu. Dotarłem. W sumie to nie trwało nawet aż jakoś super długo. Raz zgubiłem te dziki, ale się udało. Dobra, i co mam teraz zrobić do tego chłopa? Unload caravan. O, i poznikały dziki. Dobra. Teraz mamy zbudować baraki. Pyk. I co, muszę tu rzucić kamień. Build. Co, zbudowałem? O, buduje się. O, zbudowałem. Fajnie. No i musimy wrócić do chłopa. Dobra, 100 metrów, kolejny kwestik. Kapitan. Z tego co pamiętam, to już jest końcówka tych questów. Także... Zaraz się skończą. W sumie jakichś dużych nie ma, jakieś super skomplikowane też nie są. Uczą takich naprawdę podstaw gierki, nie? A nie, bo jeszcze będzie chyba wydobywanie żelaza. Bo jeszcze nie było. A wiem, że jest na pewno. O, lepsze rękawiczki. Buty już niekoniecznie. No to takie samo. Okej. Okay. 100 metrów. Musimy gdzieś pojechać.
Tak, teraz będzie wydobywanie Irona. Okej. Daliśmy kilo, dostaliśmy. No i oczywiście tak, wszystko sobie kopiemy. Jakiś chłop też kopie. A nie, to miner, dobra, to NPC. Nieważne, nie było tematu. Okej. Wykopaliśmy sobie copper ore. No i musimy teraz wrócić. Dobra, idziemy po kolejnego kościka. Tutaj niestety trzeba kilka mobów zabić po drodze. Także, o, przy okazji sobie 15 level może wbijemy. Może się uda. Kurde, ale biją strasznie te moby, dużo. Nie, może mam armorek za słaby. Ale i tak chyba je zabijam szybciej niż asasynem. Tylko denerwuje to, że one odskakują na low HP. Dobra, level upik. Dostaliśmy talent point. Pońcik. Dobra, czyli dajemy sobie w to. Okej. To lecimy. 90 metrów zostało. Okej, teraz prawdopodobnie będziemy musieli coś skraftować. Tylko najpierw musimy tego czyścika sobie otworzyć. I teraz musimy tutaj coś. Zrobimy metal ingot, czyli to i ten daścig, o którym wcześniej mówiłem. Okej, mamy kolejne zadanie, czyli musimy ringę skraftować. Tylko nie wiem gdzie. A, tutaj. Okej, potrzebujemy 5 razy rudę. Pyk. No i skraftowaliśmy sobie ringa. Co wiem, to ogólnie się kraftuje bardzo dużo rzeczy. EQ i tak dalej. I chyba nie ma auction house z tego co wiem. Nie wiem, czy ma być w przyszłości. Okej, jako że jesteśmy w wiosce, to ogólnie o te wioski się walczy, są CJ i tak dalej. Można te wioski też ulepszać. Tylko na to musi pracować jakby dużo graczy, bo używamy sobie World Table'a i tutaj wrzucamy itemy, które chcemy jakby przekazać na ulepszenie naszego strongholdu. Im wyższy level, tym większy level mają guardy i ściany z tego co tutaj widzę, więc ciężej będzie przebić to po prostu, nie? Na takiej zasadzie. Tylko, że bardzo dużo expa z tego co widzę jest potrzebne, żeby wbić kolejny poziom, także nie jest to wcale takie łatwe. Kościół dany. No i musimy wrócić Alpę. Okej, teraz mamy kościka, że musimy sobie kupić token, który włożymy sobie tutaj. Musimy kupić Major Tokena. Czyli jeden z tych. Tu mamy Grim Reaper, Paragon i jakiś agent. I to jest tak. Ta duelista. Rozweaver to nie. I to też nie. Czyli kupujemy to dla duelista, okej? Wrzucamy sobie go tutaj. I dzięki temu w sumie nie wiem, co dostaliśmy. Jakieś nowe zdolności czy statystyki to daje, nie? Okej. No i to chyba już zbliżamy się blisko końcówki. Ja nie wiem, czy to nie będzie ostatni questik, zaraz zobaczymy. Czy to już będzie koniec questline'u? I zacznie się tak jakby sandbox mode, czyli no w sumie robimy co chcemy, nie? Grind, jakieś tam zbieranie surowców, crafting i tak dalej. Tak. To jest koniec. Mamy teraz wyjść do lobby. I wejść w świat. Frakcja versus frakcja. Więc exit to lobby. 20 sekund musimy poczekać. Dobra, jesteśmy w lobby i teraz powinniśmy tutaj World Select i wejść sobie na Faction versus Faction. Tyle, że to zrobimy w kolejnym odcinku. Także do zobaczenia. Elo.